Dobry wieczór. Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, uważam, gdzie drużyna, która u siebie praktycznie dominuje każdego rywala i stwarza sobie dużo sytuacji, sprowadziliśmy do praktycznie stworzenia pół sytuacji w tym meczu, bo nie pamiętam, żeby Pogoń cokolwiek dzisiaj tak groźnego wykreowała, oprócz stali fragmentów rzutów rożnych i takich właśnie dośrodkowań po tych rzutach rożnych, to praktycznie nic więcej, co uważam za dowód dobrej pracy naszego zespołu, który po prostu i taktycznie, i fizycznie, i mentalnie był dzisiaj w tym meczu. Ta ostatnia sytuacja jest trudna też do zaakceptowania, bo sporo tutaj jakby takiego przypadku, jakby dotknięcie stopą zawodnika, gdzie próbuje po prostu tą stopę, gdyż trzeba przecież postawić. I nie wiem, co dokładnie musiałby zrobić nasz zawodnik w takiej sytuacji, żeby ewentualnie uniknąć kontaktu z zawodnikiem, który nie ma szans w ogóle dojść do piłki, i to jest na pewno trudne do zaakceptowania, tak jak też jest trudne, że przy tym wszystkim jeszcze dostaje czerwoną kartkę po ostatnim gwizdku. I gdzieś tutaj jakby człowiek się zastanawia, czy jest jakiekolwiek z drugiej strony, jakiekolwiek zrozumienie tego, jak po prostu też czuje się druga osoba, która znajduje się po drugiej stronie barykady, czy jest jakakolwiek empatia i po prostu czasami schowanie tego wszystkiego, gdzieś tej takiej też dumy, czy nie obraziłem sędziego. Zapytałem o te stop klatki, które robią, i ta stop klatka każda wygląda jak morderstwo, a praktycznie nie jest taki, i trudno się z tym pogodzić. Mówię, jeszcze trudniej mi się pogodzić z tą czerwoną kartką, no ale cóż, trzeba było pogodzić się rok temu, żeby nie ciągnąć tematu, i trzeba po prostu przede wszystkim się skupić na tym, że drużyna dzisiaj, jeszcze raz podkreślam, na tle rywala bardzo mocnego zagrała bardzo dobry mecz i miała swoją sytuację, jedną czy drugą, szczególnie ta pod koniec, na wygranie, nie wychodzimy stąd bez punktu. Uważam, że to jest mega niesprawiedliwe w stosunku do tego, co się działo na wojsku. Dobry wieczór. Bardzo trudny mecz dla nas. Piast postawił nam dzisiaj naprawdę wysoko poprzeczkę, i tak jak w każdych meczach domowych, szczególnie stworzyliśmy dużo sytuacji, tak dzisiaj tych sytuacji było mniej. Piast to zespół przeciwko, któremu gra się bardzo trudno, i te działania defensywne mają opanowane na bardzo wysokim poziomie, dlatego mecz mógł iść w każdą stronę. Były różne fazy, różne momenty tego meczu. Raz przewagę miał Piast, później my, później traciliśmy kontrolę, także różne fazy, ale finalnie ja jestem niezwykle szczęśliwy. Z determinacji, z pasji, z zaangażowania i z wiary, z jaką zespół kończył ten mecz. Z jaką zaczął i z jaką skończył, bo ja widziałem ogień w oczach u moich zawodników, widziałem, że oni chcą ten mecz po prostu wygrać. Nawet były takie momenty, że po zmianach dostaliśmy nowej energii i naciskaliśmy coraz mocniej, i tak jest w sporcie, tak jest w życiu. Jeśli czegoś mocno chcesz, starasz się, robisz wszystko, żeby osiągnąć wynik, to dostajesz nagrodę. My dzisiaj tą nagrodę dostaliśmy w doliczonym czasie gry, i gratulacje dla całej Pogoni, dla wszystkich, którzy mają Pogoń w sercu, bo w takich okolicznościach zwyciężyć to jest coś bardzo mocnego, i jestem niezwykle dumny ze wszystkich, którzy się do tego zwycięstwa dzisiejszego przyczynili.